Ja nazywam się Alicja Koperska, będę miała przyjemność poprowadzić dzisiejszy webinar, którego bohaterkami będą dwie panie, pani Marta Wrześniewska-Pietrzak i pani Karolina Ruta-Korytowska. Serdecznie panie witam. One stworzyły narzędzie diagnostyczne, o którym będziemy dzisiaj opowiadać, ale nie same, jeszcze z trzecią osobą, panią Anną Wiśniewską-Jankowską, która niestety nie mogła być dzisiaj z nami obecna, ale również włożyła serce w to narzędzie. Obie obecne dzisiaj z nami panie są akademiczkami, badaczkami, zajmują się naukowo tematyką komunikacji osób głuchych i nie tylko, ale też swoją ekspercką wiedzę starają się wykorzystać społecznie. I między innymi test, który dzisiaj panie zobaczycie, jest tego bardzo dobrym przykładem. Ten webinar będzie się składał z, tak myślę, dwóch części. Za chwilę poproszę najpierw Olgę o to, żeby pokazała film, w którym zobaczycie Państwo, jak to narzędzie wygląda, a potem jeszcze panią Martę i panią Karolinę o to, żeby opowiedziały więcej o tym, jak skonstruowane jest to narzędzie, żeby je omówiły i pokazały. I potem będziemy mieli drugą część, taką bardziej pytaniową. Ja mam sporo pytań przygotowanych do pań i takich, które dotyczą założeń testu, i takich, które dotyczą ich wartości diagnostycznej, i takich, które też dotyczą całego procesu tworzenia tego typu narzędzi. Te moje pytania bazują w dużej mierze na to, o co panie prosiłyście, zgłaszając się na to webinarium, ale tak jak już mówiłam wcześniej, nie sądzę, żebym wykorzystała i wyczerpała wszystkie, więc serdecznie zapraszam do wykorzystywania czatu. Ja tam będę zerkała regularnie i też adresowała pań pytania. Zawsze można je też zadać pod koniec, więc będę miała na to uważność również na koniec. No cóż, chyba mogę cię, Olga, prosić, nie? Jasne. Tworzenie innowacyjnego projektu społecznego wynikało z potrzeb środowiska, do którego było ono adresowane, młodzieży i dzieci niesłyszących i głuchych w Polsce, dla których do dziś nie ma dostępnych narzędzi i pomocy dydaktycznych, które wspierałyby ich edukację w polskim systemie, w szkołach i podstawowych, i średnich. Mamy bowiem do czynienia ze społecznością, często mniejszością językowo-kulturową, ze społecznością, dla której polski język foniczny jest językiem obcym. I dowodzą tego nie tylko badania naukowe, ale też to, co obserwujemy po prostu w przestrzeni szkolnej i to, z czym zmagamy się na co dzień, ucząc młodzież i dzieci niesłyszące i głuche w Polsce. Rzecz bowiem dotyka najważniejszej kwestii, to znaczy posługiwania się językiem, czyli takim narzędziem komunikacji, bez którego właściwie edukacja jest niemożliwa. I mówimy tutaj o komunikacji codziennej, ale też takiej, która dotyczy procesu dydaktycznego, gdzie ze względu na specyfikę przedmiotu różnicuje się chociażby leksyka w języku polskim, która często jest nieznana, bo niedostępna dla dzieci i młodzieży głuchej. Test leksyka PJM.pl to takie narzędzie, które powstawało w zespole, w zespole wieloosobowym. Członem tego zespołu są trzy osoby, autorki. Jedną z nich jest profesor UM, doktor habilitowana Karolina Ruta-Korytowska. Drugą jest doktor Anna Wiśniewska-Jankowska, a trzecią jestem ja. Ten zespół trójosobowy jest tak naprawdę tylko takim spiritus movem z całego przedsięwzięcia, dlatego że narzędzie nie powstałoby, gdybyśmy w tym zespole nie mieli osób, które nie tylko specjalizują się w komunikacji, edukacji z osobami głuchymi, ale również są natywnymi użytkownikami języka migowego. Natywnymi, czyli takimi, które znają ten język migowy bardzo dobrze. Myślę tutaj o Karinie Aksańczuk, która jest kową, czyli zna język migowy, jest to jeden z jej języków pierwszych. I jej doświadczenie pomogło nam przygotowywać zestawy pytań w polskim języku migowym, które
pomagała nam filtrować, dopasowywać, sprawdzać zarówno znaki migowe, jak i poprawność. Ale to jednak nie wszystko, bo okazuje się, że gdy pracuje zespół nad wytworzeniem pewnego rodzaju zestawu pytań, to wszyscy jesteśmy jakby w tym jednym sosie. Każdy z nas myśli tak samo, każdy z nas w pewnym momencie przekonuje się do tego, że ta odpowiedź, to pytanie wygląda tak, jak wyglądać powinno. W ramach ekspertyzy poprosiliśmy o ocenę wszystkich zadań. Grupa to dydaktyka, czyli taką osobę, która specjalizuje się w nauczaniu języka polskiego jako obcego, osobę z ogromnym doświadczeniem. Myślę tutaj o pani profesor Małgorzacie Zdunjak-Wiktorowicz. I ten zestaw ekspertów tak naprawdę pozwolił nam dostrzec ewentualne niedociągnięcia, trudności, miejsca, zarówno te mocne, które zostały w teście, jak i te słabe. Innowacja skierowana jest do szerokiego grona odbiorców. To chyba jest też jej zaletą, bo skorzystać z narzędzia mogą zarówno diagności, którzy mają za zadanie jakby wyznaczyć podstawowe cele i problemy być może w procesie edukacji, ale z narzędzia skorzystać mogą również nauczyciele, którzy pracują z dziećmi i młodzieżą niesłyszącą, którzy sami zastanawiają się, nie wiedzą, który język będzie językiem preferowanym ucznia, a zatem który język będzie pomagał w prowadzeniu edukacji na różnym poziomie. Z narzędzia skorzystać mogą również rodzice i dzieci bezpośrednio zainteresowane, bo często w związku z tym, że rodzice nie znają języka pierwszego swoich dzieci głuchych, bo nie znają języka migowego, nie jest to powszechne, a głuche dzieci rodzą się ponad 90% rodzicom słyszącym, to mamy tu do czynienia z taką barierą, która jest trudna do przeskoczenia przez rodziców, to znaczy wybór języka edukacji, wybór jak prowadzić tę edukację, w jakim języku ona będzie bardziej dostępna i to narzędzie odpowiadać może na to pytanie. Oczywiście jest to jakiś zakres określony, w jakim możemy odpowiedzieć na pytanie o preferowany język dziecka, ale z pewnością jest to pierwszy krok, który pozwoli spojrzeć na dziecko jako na jednostkę, która być może nie potrzebuje więcej zajęć u logopedy, który będzie rehabilitował mowę, a być może potrzebuje większego skupienia na rozwoju języka migowego, bo ten język właśnie jest językiem preferowanym. Zatem narzędzie skierowane jest do szerokiego grona odbiorców, zarówno specjalistów pracujących z uczniem głuchym, ale także dla samego ucznia głuchego, jego rodziny, ośrodowiska i nauczycieli, którzy mają prowadzić jak najbardziej skuteczny proces edukacji. Otrzymaliśmy narzędzie diagnostyczne do badania rozwoju języka osób niesłyszących. Takiego narzędzia wcześniej nie było. W procesie diagnostycznym psycholodzy, pedagodzy, logopedzi mieli lukę, która nie mogła być zapełniona przez rzetelne informacje na temat tego, na jakim etapie rozwoju języka jest dziecko przez nas diagnozowane. Narzędzie, które otrzymujemy, umożliwia nam uzyskanie takich informacji. Są one niezbędne zarówno do wyjaśniania ewentualnych trudności, trudności edukacyjnych, ale również emocjonalnych i społecznych, i też do planowania działań rehabilitacyjnych, rewalidacyjnych, do ustalania głównego narzędzia komunikacyjnego, czyli do wyboru języka, który byłby najlepszy dla danego dziecka. Wcześniej mogliśmy odpowiadać sobie my specjaliści, na wszystkie pytania, bazując na własnych doświadczeniach i działając trochę po omacku. Znaczy, jeżeli doświadczenie i mądrość specjalisty były wystarczające, to można było zarówno wyjaśniać, jak i planować oddziaływania rehabilitacyjne.
Bardzo dziękuję za ten materiał, Olga. Wciąż widzę, że pani Karina tłumaczy. O, właśnie się zmieniły z panią Jolantą, więc jeżeli ktoś śledzi tłumaczki, można przepiąć swoją pineskę na pineskę z nazwą tłumaczka PJM Jolanta. Pani Marto, mogę prosić o pokazanie narzędzia? Tak, oczywiście. Czyli zajrzymy w głąb narzędzia, które tak naprawdę powstało w zespole, nawet większym niż ten, o którym mówiłam, gdy słuchali Państwo filmu, bo to nie tylko była współpraca trzech autorek innowacji, nie tylko Kariny Aksenczuk, ale w tej drużynie było osób zdecydowanie więcej. Każda z nich wnosiła dodatkowe kompetencje do tego narzędzia. Ja proszę o chwilkę cierpliwości, bo chciałabym tylko tak naprawdę na początek puścić Państwu instrukcje, jak ten test wygląda, bo myślę, że to będzie najbardziej interesujące na początku. Już sekundka. Dobrze. Mam nadzieję, że Państwo widzą ekran z filmem. Ja go też puszczę, ale ponieważ to jest film bez głosu, film pokazujący, co wyświetla się na ekranie, gdy siadamy najpierw przed nim my jako diagności, a następnie sadzamy po wpisaniu danych podstawowych osoby badanej, następnie siada przed tym ekranem uczeń bądź uczennica, która przystępuje do wykonania testu. Zwracam uwagę na to, że ten test celowo jest bez głosu. Ten etap, który teraz widzicie Państwo na slajdzie, jest etapem wypełnianym przez diagnostę. Natomiast za momencie, gdy zatrzymam film, pokażę, w którym momencie to uczeń rozpoczyna pracę. Czyli tu widzimy tak naprawdę informacje o tym, jak wygląda test, i w tym momencie, gdy uczeń widzi w trakcie tej instrukcji informacje o tym, że test leksyka PJM będzie właśnie wyświetlany, otrzymuje na początku taką informację, również kolorem zaznaczoną, dotyczącą tego, który wariant, który test będzie wykonywał. Jeden z nich to wersja PL, czyli język polski. I tutaj, tak jak Państwo widzą, mamy różnego rodzaju typy zadań. Ta instrukcja jest wyświetlana uczniom po to, żeby nie trzeba było omawiać albo za pomocą języka polskiego, albo za pomocą języka migowego tego, jak test działa. Widać, że mamy tutaj pierwszy typ pytania, gdzie do obrazka dokładane było słowo, albo odwrotnie, gdzie do słowa wybierany był jeden spośród czterech obrazków. Natomiast ostatni typ pytania, który tutaj jest widoczny, to tak naprawdę praca na synonimach, ale nie tak zwanej kategoryzacji, czyli widzimy, że uczeń przed chwileczką, który oglądał tę instrukcję, wybierał słowo pasujące do słowa, które przed chwileczką było pokazane również na slajdzie, czyli dobierał synonim. Pokażę za momencik również wersję instrukcji tego testu wypełnianego przez ucznia w języku migowym, więc poproszę też o chwilkę cierpliwości, bo przeklikiwanie jest tutaj zawsze elementem nie takim łatwym. Zobaczą Państwo również za momencik, że zmieni się również szata kolorystyczna tej instrukcji, bo w poprzednim filmie widzieli Państwo, że tak naprawdę wszystkie elementy, które były podświetlone, podświetlały się na pomarańczowo. Gdy przeprowadza się sam test w polskim języku migowym, wszystkie elementy i cała oprawa testu jest jasno-niebieska, co też jest podkreślone za pomocą logotypu tego testu. I puszczam oczywiście instrukcję, ale może zanim, to zwróćcie Państwo uwagę, że test zbiera nie wszystkie dane osoby badanej, z uwagi na to, by nie można było zidentyfikować na podstawie tego testu konkretnej osoby, a zatem to narzędzie pozwala bezpiecznie diagnostom pracować na tym narzędziu, otrzymać wynik, wygenerować go, o czym za chwileczkę będę mówiła. Natomiast diagnosta może być bezpieczny, że dane osoby badanej, które wpisze, nie pozwolą na identyfikację uczennicy bądź ucznia, bo jak widzimy, wpisujemy tylko i wyłącznie imię osoby badanej.
System nie puści nas dalej, jeżeli Państwo nie wpiszą imienia z dużej litery i jeśli to imię nie będzie miało więcej niż dwóch liter, czyli gdy będzie wpisana tylko jedna litera, tak naprawdę system nie przepuści dalej testu. Wpisujemy również rok urodzenia osoby badanej, miesiąc, czyli bez daty dziennej, i klasę, do której uczęszcza uczeń bądź uczennica. I możemy również wpisać zgodnie z orzeczeniem stopień niedosłuchu bądź ewentualne protezowanie. Po tych danych oczywiście rozpoczynamy test, sadzamy naszego ucznia. Tutaj będziecie Państwo widzieli wybrane, były szybciutko te dane. Sadzamy naszego ucznia, który rozwiązuje test w polskim języku migowym i ponownie instrukcja, która informuje o tym, jak wykonać ten test, jest instrukcją bez słów. Jest to instrukcja za pomocą ilustracji. A zatem widzimy, że tutaj w jednym z tych zadań uczeń widzi ilustrację, a następnie może odtworzyć sobie cztery filmiki. Każdy z tych filmików może sobie wielokrotnie obejrzeć, może również przybliżyć sobie migającego tutaj lektora, a następnie wybrać odpowiedź, która według niego będzie odpowiedzią prawidłową. Po zaznaczeniu, tak, tutaj widzimy, że nasz ludzik już wie, po zaznaczeniu prawidłowej odpowiedzi przechodzi za pomocą strzałki, która wtedy dopiero się podświetla, do kolejnego zadania. Dopóki nie zaznaczy odpowiedniej odpowiedzi, czy to prawdziwej, czy nie, on oczywiście nie wie o tym, która jest prawdziwa, a która nie na tym etapie testu, ta strzałka, którą widzicie Państwo po prawej stronie, jest strzałką nieaktywną. Czyli test niejako wymusza tak naprawdę wybranie odpowiedzi przez uczennicę bądź ucznię. I mamy trzeci typ zadania, który polega na dobraniu synonimu, wyrazu bliskoznacznego. I widzimy, że tutaj lektor miga znak. Żeby instrukcja była czytelna, to pojawiła się grafika pokazująca znaczenie tego znaku. Następnie widzimy, że uczeń, uczennica mogą odtworzyć sobie poszczególne filmiki, które są tutaj dostępne, a dalej, gdy już zorientują się, gdzie jest synonim, wybierają. Po zakończeniu wyświetlania tej instrukcji, zarówno przed testem w języku polskim, jak i przed testem w języku migowym, uczeń na ekranie widzi taki migający znak, kojarzy nam się on ze znaczkiem play, myślę, że powszechnie stosowanym, który tak naprawdę sprawia, że ten uczeń wie, że jak nadusi, to rozpocznie się jego runda, jego kolej na rozwiązywanie zadań. Tak wygląda test, który mogę Państwu pokazać, jeżeli chodzi o zawartość pytań. Ponieważ Pani Alicja powiedziała, że to narzędzie diagnostyczne, to tak naprawdę nie mogę pokazać pełnej zawartości tego testu. Ja Państwa bardzo przepraszam, ale to niezaplanowane odgłosy, nie mogę nic z tym zrobić. Jeśli słychać takie odgłosy wiercenia, mam nadzieję, że one ustaną za moment. Ale to nie u mnie, to nie moja wina. A zatem pokażę również kwestię dotyczącą tego, jak wygląda raport badania i jak można podejrzeć to, co widzi diagnosta, gdy test będzie rozwiązany. A zatem wyświetlę najpierw raport z badania. Raport z badania wyświetla się w taki sposób, to jest przykładowy jeden z raportów, że każdy diagnosta po przeprowadzonym badaniu może sobie pobrać taki wynik w postaci pliku PDF. Wyciemniłam tutaj celowo imię badanego i imię i nazwisko diagnosty, pozostałe elementy zostawiłam. Natomiast każdy diagnosta może poprzez imię swojego badanego również dojść wtedy w tych swoich dokumentach do tego, czy to jest raport i czy jego badania dotyczy. I teraz zwróćcie Państwo uwagę, że prezentowane wyniki są wynikami przedstawianymi w postaci graficznej, czyli w postaci różnego rodzaju wykresów. A zatem widzimy, że wykresy, które
tutaj są, to wykresy nie tylko mówią, nie tyle mówiące o tym, czy uczeń odpowiedział poprawnie czy niepoprawnie na pytanie, ale pokazują, jak ten uczeń wypadł na tle swoich rówieśników. Z jednej strony niesłyszących uczniów z wadą słuchu, czyli to jest wynik, który widzimy tutaj, czyli jak wypadł test w polskim języku migowym na tle uczniów z wadą słuchu. I stosowana jest do pokazania tego wyniku skala Staninowa, która pozwala odnieść wynik badanego ucznia do tego, jak wypadła grupa uczniów na podobnym etapie edukacyjnym, co osoba badana. Po drugie, diagnosta widzi, jak wypadł uczeń bądź uczennica w teście z języka polskiego na tle uczniów z wadą słuchu. Po trzecie, może zobaczyć, jak w teście z języka polskiego wypadł badany na tle swoich rówieśników słyszących. A zatem mamy dwa punkty odniesienia w tym teście, czego tak naprawdę dzisiaj nie daje żadne narzędzie, czyli jedno narzędzie, dwa testy do rozwiązania i wyniki, które biorą pod uwagę z automatu jeden i drugi język, czyli polski język migowy i język polski, a także dwie grupy użytkowników języka, czyli słyszących Polaków, a także głuchych Polaków, którzy komunikują się bądź to przede wszystkim językiem migowym, bądź to czasami stosują komunikację funkcjonalnie w języku polskim, bądź to też jest komunikacja raz językiem migowym, raz językiem polskim. Jak wiadomo, tutaj ta kwestia komunikacyjna jest bardzo zróżnicowana. Oprócz tego niektórzy diagności mogą woleć wynik za pomocą skali centylowej. Ona również przedstawia mniej więcej te same dane, ale z wykorzystaniem odniesienia do centyli. Dalej natomiast w punkcie drugim widzimy, że te wyniki są prezentowane w postaci również takiego punktu odniesienia, ale podzielone są na poszczególne części mowy. Dlatego, że każdy test, czy to test w wersji migowej, czy to test związany z językiem polskim, badający słownictwo w języku polskim, zawiera tak naprawdę cztery grupy wyrazów. Zawiera rzeczowniki, zawiera grupę czasowników, przymiotników i przysłówków, a także liczebników. I pokazując w tym miejscu wynik i określając go jako typowy, niższy niż typowy czy wyższy niż typowy, prezentuje go na tle określonej grupy osób badanych. W zakresie języka migowego oczywiście grupą, do której odnosimy wynik, jest grupa uczniów niesłyszących, niesłyszących rówieśników i widzimy, że akurat tutaj badana osoba wypadła na tle swoich rówieśników w taki sposób typowy, że inni rówieśnicy w podobny sposób, na podobnym poziomie ten test wypełnili, zarówno w przedziale poszczególnych kategorii części mowy, jak i, co też jest bardzo interesujące, z perspektywy różnych typów zadań. Czyli widzimy, że w podobny sposób osoba ta radziła sobie z doborem znaku do obrazka, a także z doborem znaczenia do danego znaku, jak i z doborem synonimu. Natomiast gdy spojrzymy sobie na kolejny element, to patrzymy, jak dany uczeń wypada w języku polskim, czyli już w tym drugim teście, na tle uczniów z wadą słuchu. I tu widzimy, że już te dane się troszeczkę akurat zróżnicowały, czyli zauważamy, że ten uczeń tak naprawdę w perspektywie kategorii czasowników, przymiotników i przysłówków wypada w taki sposób typowy, natomiast jeżeli chodzi o znajomość rzeczowników i liczebników, jest ona wyższa niż tak naprawdę typowy wynik w tej grupie wiekowej uczniów z wadą słuchu.
Zauważyć też można, że tenże uczeń lepiej radził sobie niż jego rówieśnicy z zadaniem o typie dobierz do danego obrazka charakterystyczne słowo. Pod znaczeniem słowo myślimy tutaj oczywiście o słowie zapisanym w języku polskim. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe trzy typy zadań, był to wynik tak naprawdę podobny do tego, co pojawiało się jako typowy wynik w grupie normalizacyjnej. I trzeci element, który może zobaczyć diagnosta, to jest wynik, który obserwuje, wynik ucznia na tle uczniów słyszących. Czyli mamy odniesienie do drugiej grupy rówieśniczej i tutaj już widzimy, że tak naprawdę tenże badany uczeń wypadł podobnie, porównywalnie jak większość rówieśników słyszących w kategorii rzeczowników i tylko w pierwszym typie zadań, gdy trzeba było do obrazka dobrać odpowiednie słowo. Natomiast w poszczególnych kategoriach, czy to części mowy, czy to rodzajów zadań, tenże uczeń wypadł niżej, czyli jego wynik był niższy niż typowy w danej grupie badanej. A zatem to jest taka informacja, którą otrzymuje diagnosta. Ja pozwolę sobie zadać tak pytanie, które może pojawia się w Państwa głowie, czy to znaczy, że ja już wiem, co mam zrobić, czy ten test mówi bezpośrednio, co ty diagnosto masz zasugerować. Na to pytanie trzeba powiedzieć nie, tak naprawdę ten wynik może zobrazować, w jaki sposób funkcjonuje uczeń, natomiast interpretacja tego wyniku jest interpretacją, która należy do osoby diagnozującej, czyli bierzemy pod uwagę również inne elementy związane z funkcjonowaniem ucznia bądź uczennicy, natomiast te wyniki mogą być pewnego rodzaju wskazówką, sugerowaniem tego, jak ten język na tle grupy rówieśników słyszących i niesłyszących wygląda. Nie wiem, czy tutaj jeszcze coś mogłabym Państwu pokazać, jeżeli chodzi o wnętrze tego testu. Myślę, że jeżeli jeszcze miałabym Państwu zaprezentować, jak wygląda ten test po wykonaniu, to spróbuję przekliknąć się jeszcze. Już moment, proszę też o sekundkę cierpliwości. Przekliknę się na to, co widzi w aplikacji diagnosta po wykonaniu tego testu. Proszę o chwilkę cierpliwości. A zatem po wykonaniu tego testu, gdy przejdzie na listę testów już przez siebie przeprowadzonych, diagnosta może zobaczyć, że wykonał tak zwany test ostateczny, bo on się w ten sposób nazywa, i gdy bada swojego ucznia, może badać go od razu za pomocą jednego i drugiego testu, ale również może wybrać czasami tylko jedną wersję, czyli wersję albo w polskim języku migowym, albo wersję w języku polskim. Widzi również imiona. Ja tutaj z uwagi na RODO je wyciemniłam, także widzicie Państwo tylko pierwsze literki imion z wyciągu z aplikacji. Widzi rok urodzenia ucznia. Dalej tutaj widoczna byłaby klasa. I kolejna rzecz to szkoła i klasa, w której uczeń się uczy. Następne elementy dotyczą tego, jak jest charakteryzowany uczeń w orzeczeniu, czy to uczeń słabosłyszący, niesłyszący. Kolejna kwestia to protezowanie, które też tutaj możecie Państwo wybrać. Dalej są dane diagnosty, czyli pojawia się najczęściej Państwa imię i nazwisko. I tutaj na zielono akurat wyświetla się informacja o tym, czy test jest zakończony, czy może został wstrzymany, a może też anulowany, bo Państwo taką sytuację też mogą mieć, gdy na przykład będzie trzeba test przerwać. Zwróćcie Państwo uwagę również na to, że mamy tutaj takie dwie ikonki, oko i taki symbol PDF. Gdy kliknie się ten symbol PDF, to wtedy Państwo właśnie mogą pobrać raport badania, który wyświetlałam przed chwileczką. Natomiast gdy klikną Państwo to oczko, to wtedy można będzie podejrzeć szczegóły testu. Te szczegóły testu
pokazują nam wszystkie podstawowe informacje, czyli znowuż możemy sobie podejrzeć imię danej osoby, miesiąc, rok urodzenia, wszystkie dane, o których mówiłam, status testu, czyli czy to jest test PJM, czy PL, czy któryś z nich był może niezakończony, w procentach podana jest poprawność wykonania tego testu, no i mamy na przykład informację o tym, kiedy został ten test przeprowadzony. I w dalszej części można podejrzeć sobie tutaj już suwakiem nawet wszystkie pytania dotyczące wyniku testu. Ja akurat tutaj uruchomiłam zakładkę PJM i Państwo ją widzą. Zaciemniłam nazwę pytania, ponieważ nie mogę zdradzać Państwu, o co pytamy w tym teście. Natomiast przy nazwie pytania jest typ, czyli ta kategoria, którą przed chwileczką prezentowałam. Dalej, to do jakiej części mowy to pytanie należy, czyli jaką część mowy sprawdza. A następnie widzimy wybraną przez ucznia odpowiedź. Kolorem diagnosta już widzi, że jeśli wybrana odpowiedź wyświetla się na zielono, to jest to odpowiedź poprawna. Jeżeli na czerwono, to badany wybrał odpowiedź niepoprawną. W kolejnej tutaj kolumnie widzą Państwo tak naprawdę, jaka odpowiedź jest poprawna w tym teście. Można również na tym etapie kliknąć znowuż w oczko, czyli dalej podejrzeć sobie to pytanie, gdyby Państwo byli bardzo zainteresowani, co tam się zadziało, jeśli Państwo znają język migowy i chcą dalej badać, co tutaj się wydarzyło, dlaczego uczeń źle odpowiedział, to po kliknięciu w to oczko mają Państwo podgląd planszy. Bardzo przepraszam za to, że widać tylko niebieskie kwadraty, ale muszę anonimizować pytania. Natomiast w tej sytuacji widzieliby tutaj Państwo na przykład w teście z języka polskiego zapisane słowo i 4 ilustracje. Tutaj jest wygląd planszy, w której badany od razu zaznaczył odpowiedź prawidłową. Czyli widzimy, że ta prawidłowa odpowiedź to jest właśnie ta, badany sobie z tym zadaniem bardzo dobrze poradził. Natomiast wygląd planszy, gdy badany zaznaczył złą odpowiedź, jest następujący. Tu akurat fragment z testu z języka migowego, czyli widzimy, że to był test, który polegał na tym, że zamigany był znak, a osoba badana miała wybrać odpowiednią ilustrację, która miała być znaczeniem dla tego znaku. Widzimy zatem, że badany wybrał niepoprawną odpowiedź, ona zaznaczona jest czerwoną ramką, czerwoną obwódką, natomiast obok dla diagnosty wyświetla się na zielono odpowiedź, która byłaby odpowiedzią prawidłową. Co to daje? No, mamy taką świadomość, że osoby, które znają język migowy, mogą po takiej głębszej analizie również zwracać uwagę na to, które znaki, dlaczego mogły być źle zrozumiane, mogły być nieznane dla naszego badanego i to też dalej może być przydatne w procesie edukacyjnym. Także to wygląda w ten sposób. Ja myślę, że chyba na tym etapie mogłabym przerwać, zaprzestać udostępniania już i informowania o tym, jak ten test wygląda, bo myślę, że z grubsza już Państwo to widzą, bo pewnie łatwiej będzie nam odpowiadać na pytania, które uporządkują całość informacji o tym teście. Bardzo dziękuję. Myślę, że to dało bardzo duże wyobrażenie wszystkim obecnym tu osobom o tym, co to jest za narzędzie. A w kwestii pytań, to mamy pierwsze też pytanie od pani Małgorzaty, która wpisała w czacie palącą ją kwestię i czytam. Czy tylko osoby z wykształceniem surdopedagogicznym lub surdologopedycznym mogą mieć dostęp do badania? Podejrzewam, że chodzi o dostęp do testu na platformie. Jeśli nie, pani Małgorzato, to proszę mnie wyprostować. Mhm.
To pozwolę sobie dopowiedzieć. Tak, test jest udostępniany tylko i wyłącznie diagnostom, ewentualnie również nauczycielom pracującym w szkołach dla uczniów niesłyszących, z tego względu, że udostępnianie go osobom innym niż diagności może spowodować, że tak naprawdę narzędzie przestanie być funkcjonalne, ponieważ pytania mogą być udostępnione szerszej grupie osób. No i trudno mówić o tym, gdyby narzędzie na przykład było, tutaj widzę od razu pytanie, czy diagnosta logopeda także? Tak, oczywiście, tak. Osoba, która pracuje jako diagnosta, również logopeda, surdologopeda, to też są osoby, którym udostępniamy możliwość bezpłatnego korzystania z narzędzia. Trzeba tylko zalogować się na stronie, gdzie jest dostęp do tej aplikacji. I my po tym, jak Państwo podadzą wszystkie informacje, jakby nadajemy prawa, w których możecie Państwo spokojnie korzystać z tej aplikacji i dosyłamy również podręcznik, w którym wszystkie informacje są szczegółowo wyjaśnione. Okej, to ja może w takim razie, czy tylko osoby z wykształceniem? Aha, okej, przepraszam. Przewinął mi się czat, myślałam, że mamy nowe pytanie. To ja to tylko doszczegółowię, Pani Marto. Czyli to jest tak, że jak się wchodzi na stronę test-leksyka.pl, ten link mają Panie w czacie, to trzeba później kliknąć w to pomarańczowe okienko zarejestruj się, tak? I tam tak, podać te dane? Tak, dokładnie. Trzeba kliknąć w okienko zarejestruj się, podać swoje dane. Ja od razu powiem, że niestety nie działa to tak, że z automatu dostają Panie dostęp, bo musimy po prostu tam zajrzeć, sprawdzić, czy załączony dokument jest faktycznie dyplomem, a nie na przykład obrazkiem jakimś tam dowolnym, tak? I zaglądamy do tego raz w tygodniu, więc często po kilku, maksymalnie 7-10 dniach, pewnie zależy jak tam się trafi te widełki czasowe, jest pełen dostęp do testu. I przychodzi powiadomienie z aplikacji na adres mailowy, który Państwo podają, że ten adres został zweryfikowany i można wtedy z tego narzędzia korzystać. Super. Także link, który jeszcze raz Olga, bardzo Ci dziękuję, wrzuciła do czatu. Pomarańczowy przycisk z rejestracją, no i pewien czas oczekiwania. I potem już mogą Państwo korzystać. Ja tutaj chyba myślę, że popłynę za tłumem i będę pytała pytania z czatu, bo bardzo się cieszę, że Panie tak aktywnie uczestniczycie. Myślę nawet, że jeśli ktoś ma jakieś pytanie, które chciałby jakoś bardziej uzasadnić, to spokojnie możecie Panie używać mikrofonów. To nic nie stoi na przeszkodzie, więc można też tak. Pani Elżbieto, czytam Pani pytanie, w razie czego niech się Pani włączy, jeśli by Pani chciała, dobrze? Jaki jest przedział wieku badanych tym testem osób? Ponieważ widzę, że Karolina ma problemy głosowe, to zacznę odpowiadać. A zatem test nie jest przygotowany dla wszystkich, jeżeli chodzi o przedział wiekowy. Zamysł był taki, by ten test pozwalał wskazywać drogę edukacyjną dla uczniów, którzy kończą szkołę podstawową. Więc przede wszystkim ten przedział wiekowy to jest przedział od 4 do 8 klasy szkoły podstawowej i na takich grupach przebiegała normalizacja tego testu. Nie znaczy to jednak, że nie można tym testem zbadać ucznia młodszego, czyli ucznia z klasy 1-3 lub ucznia starszego. Jednak wtedy przedział tego, ten wynik, który otrzyma osoba badana, będzie rzucany na grupę wiekowo najbliższą. Czyli na przykład, ponieważ pytała Pani Elżbieta, to do Pani Elżbiety będę się zwracać, tak będzie może łatwiej. Czyli Pani Elżbieto, gdyby na przykład ten test wykonywał uczeń bądź uczennica z klasy 3 szkoły podstawowej, to wynik badany oczywiście z informacją, która pojawi się na tym PDF-ie, będzie rzutowany na grupę uczniów z klas 4 bądź 4-5. Natomiast jeśli na przykład badałaby Pani ucznia ze szkoły ponadpodstawowej, czyli myślimy tutaj o, nie wiem, technikum, szkole branżowej czy liceum, to wtedy wynik będzie odnoszony do ucznia z końcowej klasy szkoły podstawowej. Czyli to będzie trzeba brać tutaj sobie taką pewną poprawkę, ponieważ nie normalizowaliśmy tego testu na grupach młodszych, ani na grupach starszych.
Bardzo dziękuję. A jak to się stało, że ten test, tak teraz ja pozwolę sobie zadać pytanie, będę oczekiwała na kolejne, jest budowany akurat wokół leksyki, nie innego obszaru komunikacji, tylko leksyki. Dlaczego tak? Dlaczego tak? To dlatego między innymi, że jest to pierwszy poziom taki językowy, który możemy zbadać, pokazując to na dwóch systemach, na systemie języka polskiego fonicznego i na polskim języku migowym. Jest to też test, który jest to taki poziom językowy, który nie wymaga ingerencji też właśnie diagnosty czy kogoś, kto będzie musiał na przykład wytłumaczyć zadania, na czym polegają w danym teście. No i też jest takim elementem, który nie wymaga tłumaczenia na przykład, tak? To znaczy nie musimy posługiwać się tłumaczeniem z języka polskiego fonicznego na polski język migowy w przypadku, gdybyśmy na przykład chcieli, przepraszam za trudności z głosem, ale to pozostałości po chorobie, gdybyśmy chcieli sprawdzać na przykład składnie, no to to już by wymagało na przykład użycia języka fonicznego w wersji pisanej. A przecież pismo nie jest tą pierwszą funkcją, czy nie jest tym przekazem, który jest naturalny, tak? To jest wtórne, pismo jest zawsze wtórne do mowy. No i tutaj wymagałoby to też, nie ukrywamy, większego zaangażowania i środków, i czasu. Leksyka jest tym pierwszym elementem, który możemy zbadać bez też większego właśnie takiego nakładu metodologicznego, który by wymagało inne podsystemy języka. No i na podstawie tego, co już zostało wypracowane, na przykład na gruncie glottodydaktyki, którą się też posługiwaliśmy, czy posiłkowałyśmy się, gdy przygotowywaliśmy założenia metodyczne, metodologiczne dla tego narzędzia, to glottodydaktyka pozwalała nam, te ustalenia, które tam już są, pozwalały nam budować nasz test w oparciu o coś, to znaczy na przykład o te słowniki minimum, które są dla języków, na przykład dla języka polskiego fonicznego jest taki słownik minimum, który pokazuje, jaki poziom zasób leksykalny w poszczególnych polach semantycznych osiąga osoba, która posługuje się językiem polskim na konkretnym etapie przyswajania tego języka, i to mogliśmy odnieść też analogicznie do języka migowego. No to też pozwoliła nam leksyka, pozwoliła nam spojrzeć na te systemy, wykorzystać leksykę z jednego i z drugiego języka bez konieczności właśnie wprowadzania jakichś innych środków komunikujących, czyli na przykład tłumaczenia z jednego języka na drugi, czy konieczności wpisywania instrukcji na przykład do danego zadania w jakimś języku, na przykład języku polskim pisanym. No i też ustalenia, które są już poczynione na przykład na poziomie oceny stopnia znajomości języka, czy tego, jak bada się też znajomość języka obcego z innych języków, tak? Czyli mam tu na myśli, posiłkowałyśmy się, bo same panie w etapie produkcji tego testu były, posiłkowałyśmy się tym, co jest już bardzo mocno i dobrze ugruntowane na gruncie glottodydaktyki, czyli testy plasujące znajomości języka obcego, tak? Czyli takie testy, które pokazują, gdy zaczynamy pracować na przykład z cudzoziemcem, który przyjeżdża do Polski, chce się uczyć polskiego i nie wiemy, na jakim poziomie językowym on jest, bo na przykład mówi, że on trochę zna polski, ale my nie wiemy, co to znaczy trochę, i często tym ludziom się wydaje, że znają polski. Myślę tutaj na przykład o grupie osób bardzo licznie dziś reprezentowanych, na przykład Ukraińcach, którzy często, gdy do mnie przychodzą na lektorat, mówią, że oni świetnie znają polski, po czym okazuje się, że nawet na poziomie leksykalnym tego języka dobrze nie znają, bo są chociażby fałszywi przyjaciele, którzy traktują, znaczy, które inaczej, inne znaczenia są tych samych słów w różnych językach. No i te testy plasujące pozwoliły nam wykorzystać to doświadczenie glottodydaktyczne do tworzenia naszego testu, i tam też ta leksyka jest badana właśnie, i synonimia na przykład.
No i nie wiem, Marto, czy jeszcze coś powinnam dodać, dlaczego leksyka? Nie ukrywamy, że był to też pierwszy taki test. Pewnie on mógłby być dalej rozwijany, no ale to wymaga jakby dodatkowego czasu i dodatkowego myślenia o teście i zmiany trochę też metodologii, no bo inne podsystemy wymagają innego opracowania po prostu. Ja myślę, że dodałabym tylko jeszcze jedną rzecz. Tak naprawdę kwestia rozwoju kompetencji leksykalnych u dzieci, bo przecież badamy nie grupę dorosłych, a grupę dzieci, jest no, bardziej rozpoznana w badaniach językoznawczych i to też był dla nas taki ważny punkt, żeby to nie były badania oparte na naszej intuicji, tylko żeby jednak one miały ugruntowanie w badaniach językoznawczych. I to był taki bardzo ważny punkt wyjścia. Do tego, co Karolina powiedziała, dodałabym jeszcze jedną rzecz. Patrzyłyśmy również na to, żeby ten język był językiem ze świata tego etapu rozwoju wiekowego, czyli takim również rezerwuarem leksykalnym słów były dla nas podręczniki uczniowskie, bo ale nie wybierałyśmy z nich terminów specjalistycznych, bo przecież badanie języka specjalistycznego kompletnie by to badanie zniekształciło, czyli szukałyśmy takich słów, które pozwalałyby nam różnicować tak naprawdę poziomy kompetencji leksykalnej u uczniów ze względu na to, jakie również mają doświadczenia edukacyjne. I myślę, że to jest też warte tutaj doprecyzowania, że ten element był dla nas niezwykle istotny. Natomiast dodam jeszcze może jedną rzecz, bo tutaj widzę, że pojawiły się też pytania od pani Joanny na czacie. Pani Joanna pytała, czy można badać dzieci i młodzież z różnymi wadami słuchu. Nie wybrzmiało to chyba wyraźnie, pokazując, jak wypełnia jest tutaj tak naprawdę ta rubryczka przez diagnostę, kto, jaka osoba przystępuje do badania, jest możliwość wyboru tego, jaką wadę słuchu ma uczeń bądź uczennica i proponowane przez nas sposoby uzupełnienia tej rubryczki są tak naprawdę tymi elementami, które Państwo jako diagności widzicie w różnego rodzaju orzeczeniach, czyli czy to jest osoba słabo słysząca i tak dalej, tak? Więc tutaj ten element brany jest pod uwagę. Nie wiem, pani Alicjo, czy ja sobie tutaj sama nie rządzę za dużo, bo czytam czat i czy mam odpowiadać z czatu na te pytania, czy mam zamilknąć? No już pani zaczęła, więc bardzo proszę kontynuować. Kontynuuję, dobrze. Bo tak się zastanawiam, czy się nie porządziłam za bardzo. Pani Joanna też pytała, ile trwa to badanie. To teraz zauważyłam, że tak naprawdę nie powiedziałam Państwu, ile w ogóle jest pytań w każdym z tych testów, a to może istotne, bo przecież poziom frustracji przy wypełnianiu testu składającego się z kilkuset pytań byłby ogromny. Dlatego mając to na uwadze, uznałyśmy, że takim optymalnym limitem zadań w każdym z testów będzie 50, czyli w sumie uczeń przystępując do badania wypełnia 50 zadań w teście z języka migowego i 50 zadań w teście z języka polskiego. Mniej więcej obydwa testy można szacować, że uczeń jest w stanie wypełnić mniej więcej w okresie 45 minut do godziny, ale tutaj te różnice są indywidualne. Dużo szybciej, tak naprawdę uczniowie wypełniają część polską. Wynika to z tego względu, że tam nie trzeba wyświetlać filmików, prawda? Także to jest ta kwestia jakby modalności języka, która wpływa na to, że ten test w języku polskim wypełniany jest szybciej. Natomiast test w języku migowym no, zabiera więcej czasu, bo trzeba odtworzyć ten filmik, a nie od razu widzimy tak naprawdę na ekranie o jaki znak, o jakie słowo nam chodzi. Nie wiem, czy wystarczająco wyraźnie tutaj odpowiedziałam. Jeszcze jest pytanie o abonament. Nie ma abonamentu, jeśli tak rozumiem. Test jest dostępny bezpłatnie, jak już udostępnimy, tak, jeśli już Państwa dane zweryfikujemy, to możecie Państwo z tego testu korzystać. Nie wiem, dożywotnie brzmi strasznie, ale no, tak naprawdę tak długo, ile będziecie tego Państwo potrzebować. Program operacyjny Wiedza, Edukacja i Rozwój i fundusze europejskie, dzięki nim można korzystać bez opłat z tego narzędzia. No i oczywiście dzięki pracy pani Marty i pani Karoliny. Są dalsze pytania z czatu, więc ja po prostu będę kontynuowała ich zadawanie i podążę za pani energią.
Przypominam też, że można się włączać i do mikrofonu również zadawać pytania wedle chęci. Czy tym testem były badane dzieci z Ukrainy? Nie mogły być badane dzieci z Ukrainy, bo jeśli chcielibyśmy tworzyć grupę normalizacyjną, która byłaby tak zróżnicowana, że mielibyśmy tak naprawdę uczennice i uczniów, które posługują się językiem polskim jak językiem drugim bądź obcym, no to tak naprawdę ten wynik byłby zamglony. A chodzi tutaj o to, żeby ta grupa, do której porównujemy, była pewnego rodzaju takim punktem odniesienia, takim, który pozwoli nam szacować, na jakim etapie kontinuum rozwoju językowego jest badany uczeń. Na jakiej podstawie wybierały panie, wybrany wariant znaku migowego? Na przykład mamy wiele znaków na truskawkę. Myślę, że warianty w języku migowym to bardzo ciekawy temat, mnie on też bardzo interesuje. To był ten moment niekiedy krytyczny, bo po pierwsze trzeba było, zanim wybraliśmy jakiś zasób leksykalny do obu wersji testów, to musiałyśmy sprawdzić, czy to słownictwo nie wykracza poza na przykład słownictwo minimum, ponad ten słownik minimum, czy nie wykracza, czy na przykład nie jest jakimś terminem, tak, który może być znany określonej grupie osób, czy to nie jest jakiś leksem, czyli słowo, które jest typowe dla jakiejś dziedziny nauki, a zatem to musiały być takie przykłady, które będą wyłączone z tych takich rejestrów użycia konkretnych. No i właśnie później, gdy już zebraliśmy sobie jakiś zasób leksykalny, który wydawał nam się, no i to jeszcze musiało być porównywalne, tak? To znaczy te testy nie są takie same. Nie jest tak, że gdy w teście pytamy o kolory, to pytamy o ten sam kolor w jednym i w drugim teście, dlatego że byłoby to coś, co mogłoby dać nieprawdziwy wynik w teście, no bo uczeń, który raz spotkał się z jakimś pytaniem, mógłby tak poprzez taką mimowolną naukę, zapamiętanie, odnieść to później, odpowiedź znać i przenieść tę odpowiedź na test z innego, w innym języku, czyli na przykład w języku migowym. To była jedna rzecz, a druga to był właśnie ten moment, który nas trochę wstrzymał w pracach, bo o ile dla języka polskiego wybór leksyki nie był aż tak trudny, no bo mamy na przykład słowniki minimum, mamy podręczniki do nauczania języka polskiego jako obcego, czyli cały to zaplecze glottu dydaktyczne bardzo mocno opracowane i bardzo dużo takich opracowań znajdziemy i nimi się też posiłkowałyśmy i do tego wykorzystałyśmy też swoje doświadczenie jako lektorki języka polskiego jako obcego. O tyle w języku migowym był problem związany z tym, że nie ma żadnego jednego słownika minimum, nie ma do czego się odnieść i to było bardziej bazowało na doświadczeniu i na porównywaniu tej leksyki, którą wzięłyśmy w języku polskim fonicznym, ale też na tym doświadczeniu, które mają na przykład obecna tu Karina, tak, która była dla nas też wsparciem takim, że pokazywała nam różnicę, że to, że my znamy jakiś jeden określony znak migowy na dany na przykład truskawkę, to nie znaczy, że to jest ten, który znany jest w ogólnopolskim PJM-ie. I tutaj ta wariantywność znaków była dla nas jednym z problemów, na które się natknęłyśmy. Weryfikowałyśmy znaki migowe tak, żeby one były w tym rejestrze ogólnopolskim znane. No to wiadomo, jest to jakoś obarczone trochę pewnie ryzykiem i błędem statystycznym, natomiast unikałyśmy takiej sytuacji, żeby w teście PJM nie pojawiały się na przykład regionalizmy, czy te leksemy gwarowe, czy te takie familiarne, które pojawiają się na przykład w tych językach rodzinnych. To był, nie ukrywam, duży problem, ale
No ale w ten sposób sobie radziłyśmy. Marto, chciałabyś dodać jeszcze? Tak, jeszcze jedną rzecz dodam, bo jeżeli pani Małgorzata pyta na jakiej podstawie, to myślę, że trzeba wspomnieć jeszcze o tej, która była dla nas najbardziej bolesna, czyli na analizie słowników języka migowego, bo część przecież leksyki wybieraliśmy na bazie porównywania różnych dostępnych, czy to słowników, czy to bardziej leksykonów języka migowego, wybierając, dobierając te warianty znaku migowego, które pojawiały się co najmniej w dwóch, a podstawowo tym głównym słownikiem był dla nas oczywiście słownik przygotowany z takim dobrym zapleczem lingwistycznym i językoznawczym, czyli korpusowy słownik polskiego języka migowego. Również słownik przygotowywany przez Olgierda Kosibę, a także te znaki, które funkcjonują w procesie edukacyjnym czy w podręcznikach, które podręcznikach na ten etap szkoły podstawowej tłumaczonych, przygotowywanych przez pracownię lingwistyki migowej. Więc to był taki etap. No cóż, chciałybyśmy o nim zapomnieć, bo był bardzo, bardzo trudny i żmudny, natomiast faktycznie sprawiał, że starałyśmy się dobierać znaki, które nie są pewnego rodzaju tylko regionalizmami znanymi na niewielkim obszarze, ale żeby właśnie wybrać, tak jak tutaj pani Małgorzata to niebezpieczeństwo widzi, ten wariant, który byłby wariantem znanym w Polsce, w placówkach edukacyjnych, a nie na przykład tylko w Poznaniu, czy na przykład tylko w Warszawie bądź Łodzi. Także miałyśmy to na uwadze. No i oczywiście ogromne, wielkie dzięki cały czas dla Kariny, która pomagała nam czuwać nad wszystkimi trudnościami. Warto też może dodać, że w pierwotnej wersji, tej takiej prototypowej, ten zasób leksykalny z dwóch testów był znacznie szerszy. Po tych właśnie analizach, badaniach sprawdzających to, czy słusznie wybrany znak został i czy on się może pojawić w teście ostatecznym, no to mocno uszczupliłyśmy ten zasób, z którego wybieraliśmy, bo on najpierw miał około 100 wyrazów w każdym, 100 leksemów w każdym teście, a zostało ich 50, więc ponad połowę wyrzucałyśmy po tych właśnie analizach materiałów, o których wspominałyśmy i po konsultacjach właśnie z Kariną i no, taki efekt jest, jaki jest w teście. Ja może rozwinę ten wątek jeszcze bardziej, żeby przekonać do tego, że to nie była też tylko nasza intuicja, takiej naszej grupy, o której mówimy, ponieważ te 100 pytań dla każdego testu, czyli w sumie docelowo na początku trzeba było przygotować 200 zestawów pytań, 100 dla języka polskiego i 100 dla polskiego języka migowego. I po stworzeniu takich pytań, co do których my nie miałyśmy większych wątpliwości, to znaczy mogłyśmy podejrzewać, że może część z nich jest lepsza, część może nie jest najtrafniejsza, aczkolwiek jest skonstruowana zgodnie z naszymi wymogami, oddałyśmy ten test do ekspertyzy. Do ekspertyzy, którą przeprowadzały 3 osoby. Był to lingwista migowy, czyli profesor Paweł Rutkowski z Warszawy. Była to tutaj profesor Małgorzata Zduniak-Wiktorowicz, czyli glottodydaktyk, która przede wszystkim sprawdzała zadania, poprawność zadań w języku polskim, a dodatkowo był również natywny użytkownik języka migowego, czyli Marek Śmietana, mający również wykształcenie lingwistyczne. I po tym tak naprawdę sprawdzeniu okazało się, że ze 100 pytań dla każdego testu zostało nam po mniej więcej 73-75 dla każdego z nich. I gdy taki element już został odsiany, nadszedł etap na sprawdzenie tych pytań, powiedzmy sobie metaforycznie, w boju, czyli doszło do pilotażu. Sprawdzałyśmy zatem ten test na grupie uczniów słyszących i uczniów niesłyszących. Jeżeli chodzi o tę grupę pilotażową uczniów niesłyszących, to grupą kontrolną byli uczniowie starsi niż docelowa grupa badana, z tego względu, żeby nie powtórzyć dwukrotnie badania tego testu już później na etapie normalizacji na tej samej grupie wiekowej. Natomiast pilotaż służył temu, by usunąć błędy, usunąć miejsca, które mogłyby być trudne, a takich miejsc mogło być wiele.
Jednym z takich miejsc mogło być na przykład to, że tak jak Państwo widzieli, test skonstruowany jest w taki sposób, że znaczenie oddawane jest za pomocą grafiki, za pomocą ilustracji, rysunku. I no, jak Państwo doskonale widzą, mamy trochę więcej lat niż uczniowie klas 4-8, więc może się okazać, że rysunki, które nam się wydawają jednoznaczne, niekoniecznie takie były dla naszych uczniów. I faktycznie tak się okazywało, że część zadań odpadała z uwagi na to, że w trakcie rozwiązywania testu te osoby, które przeprowadzały ten test, rozwiązywały ten test w ramach pilotażu, na przykład wskazywały pewne wątpliwości, albo było widać, że się irytowały przy jakimś pytaniu lub po rozwiązaniu tego testu, a mówiły, że jakieś pytanie było, przepraszam za potocyzm, głupie, bez sensu, irytujące. Wtedy zaznaczałyśmy sobie te pytania i było wiadomo, że one muszą wypaść. Co więcej, wyniki tego testu pozwoliły nam sprawdzić również moc tych pytań, żeby podzielić te wszystkie pytania, które zostały, na pytania łatwe, pytania średniej trudności i pytania bardzo trudne, bo wiadomo, że przecież uczeń nie może rozwiązywać testów, w którym są tylko pytania łatwe albo tylko pytania bardzo trudne, no bo jeśli pomyślimy sobie o takiej sytuacji, że dostajemy test, w którym są tylko pytania bardzo trudne, na które nie potrafimy odpowiedzieć, no to poziom naszej frustracji jest naprawdę przy piątym pytaniu ogromnie wysoki, więc trzeba było tak to wszystko dopasować, żeby już zostawić 50 pytań o zróżnicowanym poziomie trudności. I ten pilotaż nam na to pozwolił. Pozwolił również na dostrzeżenie błędów technologicznych, bo okazało się, że my, starzy wyjadacze chleba, klikamy w różne rzeczy raz, gdy zaznaczamy odpowiedź, a młodzi użytkownicy mediów społecznościowych i komputera zaznaczane odpowiedzi klikają dwa razy. I okazało się, że nasza baza zapisywała czasami taki test dwukrotnie, z uwagi na to, że jak on kliknął, czy ona dwa razy, no to ten test jakby drugi raz otwierał się w bazie systemowej. Takie rzeczy musieliśmy znaleźć, wyłapać, poprawić i temu służył pilotaż. Po pilotażu doszło również do analizy statystycznej otrzymanych wyników w obu grupach, czyli uczniów słyszących i niesłyszących, i na podstawie analizy statystycznej została przygotowana tak naprawdę ostateczna wersja 50 pytań dla wersji w języku polskim i 50 pytań dla wersji w języku migowym. Także to, jak widać, proces był ogromnie skomplikowany, natomiast no, wszystko było tak skrupulatnie sprawdzane właśnie dlatego, żeby to rzetelne przygotowanie, sprawdzanie było wieloetapowe, by na żadnym z tych etapów nie popełnić błędu albo uniknąć jak największej liczby błędów, które mogłybyśmy tutaj popełnić. To ja może w takim razie pociągnę trochę ten temat. Widzę pytanie pani Joanny o to, czy dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością intelektualną mogą korzystać. Ja, jeśli się pani Joanna zgodzi, zaparkuję to pytanie, bo jak już zaczęłyśmy mówić o rzetelności, trafności, to może przejdźmy jeszcze do normalizacji, opowiedzmy o tym, to już jakby tak trochę zamkniemy opowieść o tym procesie, a potem przejdziemy do kolejnych grup użytkowników, dobrze? Nie wiem, czy mam, Karolino, zacząć, czy chcesz o normalizacji coś? Nie, o normalizacji nie chcę, bo nie brałam w niej udziału. Normalizacja tak naprawdę była etapem dla nas bardzo trudnym z dwóch względów. Była pandemia. Jak Państwo rozumieją, normalizować narzędzie w momencie, kiedy nie za bardzo można wejść do szkół, wcale nie jest łatwo, więc jeśli słuchają nas tutaj osoby, które może wspierały, widziały, jak w ich placówkach gdzieś pojawiał się ktoś i prowadził normalizację tego narzędzia, to ogromne dziękuję dla otwartości na tę potrzebę, bo wcale nie było łatwo. A zatem, tak jak już wspominałam, grupę normalizacyjną stanowią dwie takie podgrupy uczniowskie. Z jednej strony tak naprawdę mamy grupę uczniów
słyszących. Test normalizowany był w szkołach podstawowych ogólnodostępnych, dwóch i jednej szkole z oddziałami integracyjnymi, jednak nie w grupie normalizacyjnej nie było uczniów z niepełnosprawnościami intelektualnymi ani niepełnosprawnością słuchową, czyli mieliśmy zawsze uczniów w normie. I badani uczniowie to byli uczniowie z klas 4-8 i tę grupę normalizacyjną stanowiło ponad 200, bodajże 240 uczniów i na tej grupie starałyśmy się przeprowadzić badanie za pomocą tego testu, a następnie uzyskane wyniki przez tych uczniów w badaniu, po rozwiązaniu tego testu zostały przekazane statystykowi. Dokładnie taką samą sytuację miałyśmy w przypadku normalizacji testu na grupie uczniów niesłyszących. Tutaj badania prowadzone były w różnych placówkach, w ośrodkach dla niesłyszących, między innymi w Poznaniu, w Gdyni, we Wrocławiu. I jeżeli chodzi tutaj o otrzymane wyniki, ta grupa badana nie była taka duża z uwagi również na to, z uwagi na problemy z dotarciem do osób badanych. Natomiast otrzymane wyniki również zostały przekazane do statystyka i na tym etapie za pomocą analiz statystycznych, które przygotowywał pan profesor Paweł Kleka z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza, który zajmuje się opracowaniami statystycznymi właśnie różnego rodzaju narzędzi diagnostycznych i nie tylko, zostały przygotowane właśnie takie, można powiedzieć, widełki, które pozwoliły określić te wyniki w takich trzyetapowych ramach, czyli wyniku niższego niż typowy, wyniku typowego i wyższego niż typowy, zarówno dla poszczególnych części mowy, czyli dla rzeczownika, czasownika, przymiotnika, przysłówka i liczebnika, dla języka polskiego i dla języka migowego. I te wytyczne, które przygotował statystyk, były dla nas wiążące przy tworzeniu tych punktów odniesienia, które diagnosta generuje sobie właśnie w tym raporcie, który pokazywałam na początku naszego spotkania. Także tak wyglądała kwestia normalizacji. Gdyby pojawiło się jeszcze pytanie o to, czy grupa uczniów niesłyszących była tutaj różnicowana, to z uwagi na to, że ta liczebność osób badanych w trakcie normalizacji nie była wysoka, na tym etapie nie różnicowałyśmy wyników w zależności od tego, czy to był głuchy uczeń, głuche dziecko głuchych rodziców, czy to było dziecko urodzone w rodzinie słyszącej. Myślę, że takim naszym jednym z małych bądź większych marzeń byłoby to, żeby spróbować jeszcze raz za jakiś czas znormalizować to narzędzie właśnie w tym aspekcie, w taki sposób, żeby ta grupa uczniów niesłyszących, która stanowiła grupę normalizacyjną, mogła nam pokazać jeszcze jedno tło, czyli właśnie wynik u uczniów głuchych, którzy są dziećmi głuchych rodziców i uczniów głuchych, którzy są dziećmi słyszących rodziców. Myślę, że to byłaby też kwestia istotna. No natomiast na tym etapie prowadzonych badań i zakładanych tak naprawdę elementów branych pod uwagę w tym narzędziu, no ten element nie różnicuje tak naprawdę nam tego wyniku. Także tak mogę odpowiedzieć, jeżeli chodzi tutaj o kwestie badania. Ja się trochę odniosę do tego marzenia i może powiem, że jeśli się tylko panie zdecydują kontynuować swoją przygodę z inkubatorem, no to przynajmniej tutaj na dzisiejszym webinarze chyba mamy trochę osób zainteresowanych tym narzędziem, które może zechcą pomóc później w rozszerzaniu jego skuteczności o kolejny kryterium w tej diagnozie. I w takim razie znowu przyłączam się do energii tłumu i tylko się upewnię, bo chyba trochę pani odpowiedziała na to pytanie, czy dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością mogą zostać zbadane testem, prawda? Myślę, że nie. To bardzo proszę. Myślę, że nie. To znaczy test w swoim takim prototypowym założeniu ma przede wszystkim, znaczy był normalizowany na uczniach, które nie były uczniami z niepełnosprawnością. Natomiast gdyby tutaj była Ania z nami, to powiedziałaby również o tym, w jaki sposób w takich próbach klinicznych swoich własnych próbuje wykorzystywać to narzędzie.
narzędzie również, więc sam test de facto nie był adresowany ku temu, by dzieci z niepełnosprawnością, ze sprzężoną niepełnosprawnością badać, natomiast można to zrobić, tyle że to wtedy diagnosta tak naprawdę bierze pod uwagę również te czynniki, te zmienne, zależne, można powiedzieć, które mogą wpłynąć na wynik tego testu, bo w grupie normalizacyjnej nie mieliśmy uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Chodziło tutaj o maksymalnie jednolitą grupę osób, która by stanowiła takie tło porównawcze. Wiem, że to może brzydko brzmi, ale żeby ustalić jakieś ramy przy niewielkiej grupie normalizacyjnej, trzeba było ją maksymalnie homogenicznie ustawić. Także można zbadać, natomiast tutaj jednak jeszcze ta diagnostyczna strona, no, doświadczenia osoby, która bada, jest istotna. Czyli bez człowieka się nie da, po prostu. To zawsze jest. No dobrze, a czy wyniki testu umożliwiają określenie zasobu słownictwa badanej osoby, czy pozwalają ocenić poziom rozwoju umiejętności językowych? Takie pytanie od pani Elżbiety. No, test w założeniu ma pokazać funkcjonowanie danego ucznia leksykalnie, tak? Celowo podkreślamy i mówimy o tym, że to jest test leksyka PJM-PL, dlatego że określenie biegłości językowej czy rozwoju poszczególnych sprawności językowych wykracza poza ten test. Tutaj nie było to też tym celem, a zatem wyniki testu pokazują, na jakim poziomie leksykalnym funkcjonuje dany uczeń i z którym językiem w tym zakresie radzi sobie lepiej, to znaczy który język jest dla niego bardziej dostępny leksykalnie. Odniesiemy te wyniki, jak już Marta mówiła, pokazywała to też na prezentacji, odnieść to można do perspektywy uczniów z tej grupy komunikacyjnej, tak? Czyli jeśli badamy polski język foniczny, no to możemy sprawdzić, jaki to jest wynik dla średniej tej znormalizowanej grupy, no i zobaczyć później w poszczególnych wynikach testu, zobaczyć i które elementy z tego zasobu leksykalnego są lepiej, a które mniej poznane, na przykład czy osoba taka funkcjonuje w zakresie synonimii, tak, w jakimś z tych dwóch języków. Więc no, nie badamy, ten test nie pozwoli zbadać poziomu rozwoju różnych sprawności językowych, tak jak myślimy o sprawdzaniu sprawności językowych w zakresie innych języków obcych, tak, czyli na przykład czytanie ze zrozumieniem, mówienie, pisanie i tak dalej. Okej. Jeśli można, to ja jeszcze dodam tylko jeden drobiazg. Tak naprawdę test sprawdza receptywną znajomość tej leksyki, czyli bierną, tak? Czyli jak odczytujemy, nie sprawdzamy tych umiejętności nadawania komunikatu, więc to też jest warte, żeby wziąć to pod uwagę. I mam takie wrażenie, że można, że może poziomu biegłości językowej w takim myśleniu glottodydaktycznym, czyli takim lektoratowym, jak się uczy języka polskiego jako obcego bądź drugiego, to tego nie określimy. Natomiast ta grupa normalizacyjna miała nam pokazać jakby taką furtkę, jakbyśmy popatrzyli na tego ucznia, który rozwiązuje test na tle natywnych użytkowników języka w jego grupie wiekowej, czyli przeciętnie typowe dziecko w polskie, na przykład w klasie czwartej, te słowa zna na przykład na 60%, no a na przykład jaka jest znajomość tych właśnie słów, które są w teście u ucznia niesłyszącego. Więc myślę, że to rzutowanie może być takim pośrednim szacowaniem poziomu biegłości, znajomości tej leksyki, receptywnej znajomości tej leksyki. Natomiast tak jak Karolina mówiła, no to nie jest to określenie jakby poziomu, czy to jest ten poziom początkowy, tam A1, A2, B1, czy jakkolwiek, tak? Tutaj tych kwestii, no nie udało nam się na etapie tego narzędzia ze sobą związać, zwłaszcza, że przy sprawdzaniu tylko i wyłącznie sprawności receptywnych, czyli biernych, byłoby to niezwykle trudne, bo jednak tutaj dużo, dużo więcej tak naprawdę mają do czynienia te sprawności, gdy nadajemy komunikat, a nie tylko go odbieramy. Bardzo dziękuję. Ja oraz pani Elżbieta, jak widzę na czacie.
Widzę, że pytania osób, które nas dzisiaj oglądają, pań, które nas dzisiaj oglądają, zdecydowanie zmierzają w kierunku takiej strony praktycznej, więc ja, mimo iż mam przygotowanych dużo pytań o różne obszary tego, jak przebiegała praca nad tym narzędziem, to może jednak spytam o to, jaka jest pani wiedza o takich doświadczeniach tych użytkowników, którzy już korzystali z tego narzędzia, jaki jest ich feedback, jakieś może case study? To może powiem, że już kilka takich szkoleń, spotkań z osobami, które albo próbowały, albo były zainteresowane tym narzędziem za mną. I ogólnie po rozmowach, po zapoznaniu się z narzędziem, ten feedback był pozytywny. Wiadomo, przede wszystkim dlatego, jak też w filmie mówiła pani Monika, no, samo narzędzie wypełnia lukę, ale to, że wypełnia lukę, nie powinno nas nastrajać hura optymistycznie, więc my patrzymy dość krytycznie na samo narzędzie, jego funkcjonowanie i zawsze oczekujemy tych uwag, które pozwoliłyby nam się zmierzyć, polepszyć, udoskonalić. No i jednym z tych elementów są właśnie te pytania, które tutaj zadała pani Elżbieta, czyli o ten poziom oceny biegłości językowej, prawda? To jest ten element, którego dość mocno diagnostom brakuje. Natomiast bardzo ważna rzecz, która się pojawia, to ta, którą podkreślały osoby, z którymi rozmawiałam, którym prezentowałam również to narzędzie, że umożliwienie przeprowadzenia badania takiemu diagnoście, który nie zna bardzo dobrze języka migowego. To jest bardzo dużym atutem, czyli można przeprowadzić badanie bez znajomości języka migowego. Następnie, mając pewnego rodzaju świadomość tego, jak funkcjonuje dwujęzycznie osoba niesłysząca, można ten test dalej sobie już ocenić w taki sposób, by zinterpretować otrzymany wynik. Druga rzecz, która tak naprawdę kompletnie nie była takim naszym udziałem, można powiedzieć, to był taki głos od jednej z osób, które brały udział w szkoleniu, która powiedziała: wreszcie mam coś, co mogę pokazać rodzicom, żeby im pokazać, tak wiecie państwo, na wykresie, jak to jest, że ja nie tylko mówię o tym, ale ja mam jakiś taki twardy dowód. Ja wiem, jak to brzmi, ten twardy dowód, ale tak naprawdę te liczby, te wykresy, które tutaj prezentowałam w raporcie, okazało się, że były istotne nie tylko dla samych diagnostów jako tych docelowych odbiorców, ale też podkreślały to, no, akurat panie, bo głównie panie brały udział w tych szkoleniach, że można te wyniki również wizualnie pokazać rodzicom takiego ucznia, żeby pomagały zrozumieć, że ta droga edukacyjna niekoniecznie musi opierać się o język polski, może w dużo mocniejszym stopniu uwzględniać na przykład język migowy, bo na tych właśnie wykresach ta skala porównawcza i różnica między znajomością tej leksyki w polskim języku migowym i w języku polskim jest tak duża, że może to przemówić właśnie do samego rodzica. Więc myślę, że naprawdę to były takie punkty, to był taki punkt, który nas trochę zaskoczył, bo trochę tych rodziców chyba pominęłyśmy, myśląc o samym narzędziu, skupiłyśmy się na uczniu jako tym podmiocie, do którego adresowane jest narzędzie, i o diagnostach, którzy mogliby w swojej pracy z tego narzędzia korzystać. I rodzic to chyba byłoby to drugie marzenie, o którym mogę powiedzieć, że gdybyśmy miały coś poprawiać, to trzeba by było tak naprawdę przygotować coś, co pozwoliłoby dotrzeć również do rodziców, bo myślę, że to oni również mogliby prosić o to, by po przeprowadzeniu badania za pomocą tego narzędzia porozmawiać o funkcjonowaniu językowym w tym aspekcie leksykalnym swojego dziecka z diagnostą, z osobą kompetentną do tego, by to ocenić. Także to myślę, że jest taki element ważny. Trzeci, na który bym wskazała, to podkreślane było to, iż faktycznie są
dwa języki obok siebie, że to nie jest tak, że to zostało, że narzędzie zostało stworzone tylko dla jednego z języków, tylko że dla dwóch obok siebie. No i muszę wspomnieć o takiej uwadze, która jest często uwagą kierowaną jako uwaga krytyczna, natomiast my próbujemy ją wyjaśniać. To znaczy spotykam się z takim, nie chcę powiedzieć zarzutem, ale takim pytaniem, że te testy to nie jest test języka polskiego tłumaczony na test w języku migowym, więc jaka jest ich odpowiedniość? Tu już Karolina troszkę mówiła o tym, opisując to zadanie z kolorami na przykład, ale zwracam Państwa uwagę i myślę, że powiem to wprost, sama zadam to pytanie, może ono jest problematyczne, dlatego żeby wyjaśnić, dlaczego te testy nie pytają dokładnie o to samo słowo w każdym pytaniu, tylko wybierają inne słowo z jednego, nazwijmy to fachowo, pola pojęciowego. Pozwolę sobie wykorzystać taką metaforę kartkówki czy sprawdzianu szkolnego, bo myślę, że ona będzie sensowniejsza. Gdy Państwo pytacie na przykład, nie wiem, na matematyce z tabliczki mnożenia przez 5, tak, to czy zapytacie 3 razy 5, czy 5 razy 3, czy zapytacie 4 razy 5, to sprawdzacie tę samą umiejętność, tę samą sprawność. I podobnie w tym teście próbujemy zadać pytanie o inne słowo, ale z tego samego stopnia trudności pola leksykalnego, dzięki czemu wiemy, że uczeń nie uczy się w trakcie rozwiązywania testu i nie przełoży poprawnej odpowiedzi z jednego języka na poprawną odpowiedź w drugim języku, tak? Ale Państwo będziecie widzieli, że w tym obszarze pola pojęciowego, na przykład w jednym języku zna dane pojęcie, a w drugim z tych języków na przykład nie, tak? Więc to jest taki moment porównania, więc nie tłumaczyłyśmy, tak? I celowo nie zakładałyśmy tego tłumaczenia, również dlatego, że uznałyśmy, że byłby to błąd, dlatego że język polski i język migowy to są odrębne języki i nie zawsze jesteśmy w stanie w taki dokładny sposób przetłumaczyć, by ta odpowiedniość była 1:1. Dlatego szukałyśmy jako pewnego rodzaju punktu odniesienia tego pola pojęciowego. Tak? Czyli to w ten sposób wyglądało i tutaj jakby od razu o tym mówię, bo czasami właśnie podczas rozwiązywania tego testu Państwo zadają to pytanie, ale dlaczego to było pytanie właśnie o to, a tu jest pytanie o coś innego, więc na przykład, nie wiem, pytanie o sprawności, nie wiem, czytać, pisać, tak, no to słowo czytać i pisać, jeśli sprawdzimy nawet sobie używanie tych słów w wyszukiwarce Google, mają podobną częstość użycia, a zatem no, są mniej więcej z tego samego poziomu tych sprawności wykorzystywanych w szkole. Myślę, że tutaj przerwę, bo też już dosyć długo odpowiadam, ale ogólnie feedback był pozytywny, więc się cieszymy. No co zrobić? No, będziemy się cieszyć po prostu. A my razem. Komentarz, chyba bardziej niż pytanie, od pani Joanny. Po latach bazowania na doświadczeniu i intuicji miło jest mieć coś gotowego i znormalizowanego. A kolejne pytanie od pani Elżbiety. Czy dzieciom podoba się ten test? No podczas normalizacji, czy podczas tak naprawdę pilotażu widać było, że nie było jakichś tutaj problemów z rozwiązywaniem. Także no, nie było jakichś negatywnych sygnałów, więc myślę, że tak. Poza tym no chyba jednak ta aplikacja komputerowa, ta forma tego testu jest bardziej bliska temu, z czym ma do czynienia współcześnie młody człowiek. Gdyby to był test rozwiązywany na papierze, podejrzewam, że podobnie jak długopis i kartka mógłby parzyć, a jednak myszka, komputer i ekran nie są tymi narzędziami, które wywołują taki duży poziom stresu jak kartka, sprawdzian i taka sytuacja, którą uczeń zna ze szkoły. Więc negatywnych tutaj nie było sygnałów i tak jak już mówiłam, test pozwala w takiej sytuacji, gdy na przykład uczeń, nie wiem, rozwiązując zadania, musi na przykład wyjść do toalety, czy przerwać na chwilę, przejść się,
różnie to się zdarza, można zatrzymać ten test, można dać mu tę szansę, żeby wstał od tego komputera, tak, i wrócił za moment do niego i rozwiązywał ten test dalej, lub na przykład rozwiązać tylko jedną część, czyli część w języku na przykład migowym, a kolejnego dnia może rozwiązać, czy na przykład kolejnego tygodnia część w języku polskim, więc to myślę, że też jest familiarne, jest przyjazne dla ucznia, że nie trzeba tej godziny bitej siedzieć, można przerwać, można tutaj dopasować się do ucznia. Jedna rzecz, którą jeszcze dopowiem do tego, czy test się podobał, to jedna rzecz, która nam trochę też przysporzyła trudności, chociaż może trudność to za duże słowo, ale musieliśmy się dłużej też zastanowić nad tym, bo poza tym, że test jest do wypełnienia w internecie przez komputer, co się właśnie, jak Marta wspomniała, podoba, bo to jest ta młodzież, która funkcjonuje w tym cyfrowym świecie i to jest fajne. Jedno, co czasem, z czym się spotykałyśmy, to z oceną tych ilustracji, że one są takie czasem proste, takie banalne, takie dla małych dzieci. No tutaj musiałyśmy się trzymać jednak tej zasady, że te ilustracje, które miały obrazować jakieś pojęcie, musiały być bardzo jednoznaczne, a zatem musiały być, jeśli pytamy o księżyc, to musiał być tylko księżyc, jeśli pytamy o kolor, to tylko kolor, a nie mogła to być spódniczka tego koloru, tylko to miał być narysowany kolor, tak? I tutaj dużą pracę też musiała wykonać graficzka, która była odpowiedzialna za przygotowanie ilustracji do testów, no bo też my starałyśmy się jednak spełniać tutaj też wymogi, które skądinąd narzucają nam dzisiaj, na przykład standardy tekstu łatwego do czytania i rozumienia, czyli tego standardu ETR, który myślę, że jest znany już też w edukacji i to jest rzecz, która też nas jakby trzymała w ryzach, żeby te ilustracje, mimo że może dla tego pokolenia cyfrowego nie są atrakcyjne, no bo to nie jest to coś, co widzą na TikToku czy w tych memach, które znają i lubią, ale że to ma być jednak coś, co ma dać być takim rzetelnym narzędziem pozbawionym zbędnych ozdobników. No i te ilustracje też czasami wzbudzały w nas kontrowersje. Dyskutowałyśmy nad tym, czy ta osoba, która ma przedstawiać jakiś znak, jest dobrze zaprezentowana, czy to w ogóle jest dobrze zrobione. Na przykład tam w teście, który Marta pokazywała, był taki znak twardy i był znak, gdzie chłopiec próbuje rozgnieść orzech, tak? I teraz to było jeden z przykładów, który pokazywał, jak zobrazować twardy, tak? Ten przymiotnik twardy. No różne miałyśmy, każda ma z nas też inne skojarzenia, każdemu coś innego pierwsze przychodzi do głowy, gdy myślę twardy. No i tutaj też ta kwestia zgodności ilustracji do pojęcia, które miało to ta ilustracja obrazować, też wymagała od nas pewnego dostosowania się. No i pewnie gdyby zapytać młodzież, czy ten test jest atrakcyjny, to może mogliby mieć tutaj wątpliwości, czy te ilustracje są atrakcyjne, bo pewnie dla nich już dziś nie są, ale no, to były też wymogi testu i tego narzędzia, żeby ono było faktycznie odpowiednie, na miarę tego, ile się dało z tym zrobić. Dziękuję. Mamy kolejne pytania na czacie. Czy planujecie Pani rozszerzanie testu o badanie innych podsystemów języka? Pyta Pani Joanna. Boję się mówić, że planujemy. Ja słucham, no. Ponieważ przygotowanie tego testu zajęło nam 3 lata ponad. Sama procedura przygotowania tego w ramach generatora była krótsza, aczkolwiek my do tego zadania wcześniej, myśląc o nim, szykowałyśmy się dużo dłużej i to naprawdę wymagało ogromu naszej pracy. I powiem zupełnie otwarcie, że to by było to marzenie numer 3. Ale nie wiem, na ile starczy nam sił, czasu na to, by je zrealizować. Natomiast wydaje mi się, że
Jakby chcemy sobie te zadania stopniować, to znaczy najpierw myślimy o tym, żeby tę normalizację faktycznie przeprowadzić jeszcze raz na większej grupie z uwzględnieniem na przykład właśnie tej różnicy w grupie uczniów głuchych. Natomiast krokiem drugim byłoby rozważenie, jakie podsystemy jako kolejne brać pod uwagę i w jaki sposób można by wykorzystać je w takim właśnie teście, który miałby podobną formułę, to znaczy taką, w której nadal uznajemy, że diagnosta nie musi znać języka migowego. I myślę, że na ile uda się nie tylko planować, ale i realizować to narzędzie, to jest również, ja bym chciała tę odpowiedzialność przerzucić trochę. Ja bym bardzo chciała, żeby środowiska akademickie i środowiska również osób, które pracują z dziećmi, młodzieżą głuchą, pomyślały o tym, że może warto zewrzeć szyki i spróbować nad formułą takiego narzędzia, nad rozwinięciem tego narzędzia myśleć dalej, ponieważ mamy świadomość tego, że to wymaga ogromu pracy, ale z drugiej strony naprawdę mamy takie wrażenie, że o tyle warto, że może wtedy to narzędzie z takiego, które by pokazywało, który język jest językiem preferowanym, pozwoliłoby pokazać również swego rodzaju poziomy biegłości językowej, choćby w takim z grubsza, tak, zarysie można powiedzieć. Gdybym miała szukać tego, co dalej, jak dalej, to pewnie bardzo byśmy chciały myśleć o tym, żeby tu pojawiła się składnia, czyli zdania, bo tak naprawdę ze słów, jeśli chcemy coś przekazać, byłyby zdania, ale to wymaga naprawdę ogromnego nakładu czasu i pracy, ale z drugiej strony takim ogromnym marzeniem byłoby to, żeby ten test, gdyby go rozwijać, mógł sprawdzać również umiejętności nadawania komunikatu, a nie tylko odbierania. A zatem tutaj pewnie trzeba by było jeszcze bardziej zespół rozbudować o takie osoby, które pomogłyby, wsparłyby nas technologicznie, jak przygotować narzędzia, które pozwalałyby odczytywać migane komunikaty przez ucznia i pozwalałyby sprawdzać, na ile te komunikaty są migane właśnie w języku mówionym. Jak to zrobić, jak to przygotować? No, mamy pewnie w głowie jakieś pomysły, ale to jeszcze nie jest etap taki, w którym powiedziałybyśmy, że tak, wiemy już, jak to zrobić, więc się zabieramy. Na tym etapie małymi kroczkami do dużych celów. W ramach zwierania szyków, to może się zaoferuję jako platformę komunikacyjną, jeśli jest tutaj ktoś, któraś z pań ma ochotę zewrzeć szyki i jakoś się włączyć, to serdecznie zapraszamy do kontaktu z generatorem dostępności. Już niedługo będziemy prowadzić kolejny inkubator i znowu będziemy przyznawać granty na realizację projektów innowacyjnych, których zadaniem jest rozwiązywanie problemów społecznych związanych z włączeniem, więc zdecydowanie wszystkie tematy związane ze środowiskiem osób głuchych będą wchodziły w ten zakres z całą pewnością. Także serdecznie zapraszamy i tu jak widać już trochę jest pomysłów. Pytanie od pani Małgorzaty. Czy gdzieś można znaleźć informacje o wynikach badań normalizacyjnych, jak wyszły one w grupie dzieci niesłyszących? Część takich informacji bardzo ogólnych znajduje się w podręczniku i tam też można takie podstawowe elementy wskazać. Tam też wyjaśniamy, dlaczego akurat na grupie uczniów głuchych te grupy tak zwane wiekowe, tak to sobie nazwijmy, te przedziały nie są przedziałami co do jednej klasy, tylko łączyłyśmy na przykład dwie klasy ze sobą jako ten poziom punktu odniesienia, właśnie z uwagi na tą niską liczbę osób normalizowanych. Natomiast takich bardzo szczegółowych wyników no, nie mogłyśmy publikować właśnie dlatego, że trzeba by było opisać całe narzędzie łącznie z pytaniami. To jest ten problem. To znaczy, no, jeśli ktoś chciałby dalej kontynuować tę pracę i rozwijać, to oczywiście jesteśmy gotowe te dane przedstawić, udostępnić. Natomiast no, właśnie z uwagi na anonimowość tych zadań, która taka musi pozostać, no, nie możemy pokazać wszystkiego dogłębnie, bardzo skrupulatnie. Natomiast tak jak mówię, w podręczniku są wskazane również
informacje, które dotyczą sposobu przeliczania przez statystyka tych wyników i takie ogólne informacje o wynikach. Olga, której bardzo dziękuję, wrzuciła link z podręcznikiem, o którym mówiła pani Marta, więc można kliknąć w link i się zapoznać ze szczegółami. Mamy godzinę 18:40, co oznacza, że powoli zbliżamy się do końca. W związku z tym serdeczny apel do wszystkich pań, że jeśli jeszcze komuś chodzi po głowie jakieś pytanie, to jest bardzo dobry moment, żeby je zadać. Ja w międzyczasie odczytam kolejną wiadomość, która jest ukłonem w kierunku pań innowatorek. Trzymam kciuki, potrafię sobie wyobrazić, ile to energii i zaangażowania. To też tak, ja już będę powoli tą naszą dyskusję gdzieś kierowała ku końcowi, chociaż oczywiście czekam też na pytania na czacie. I zapytam, jak się panie czują już po tym wszystkim? Tyle rzeczy zostało wykonanych, tyle refleksji, tyle wysiłku, tyle energii, tyle zaangażowanych osób, tyle sukcesów, tyle pomyłek, tyle poprawek, tyle tego wszystkiego. Jak się panie czują? Jest satysfakcja? Oczywiście. Zawsze po takiej pracy pewnie najpierw jest zmęczenie, ale później jest ta satysfakcja. A też z Martą znamy się nie od dziś i obie mamy jakieś takie dziwną potrzebę działania, nieograniczone chyba potrzeby działania. I no, niebezpiecznie jest zadawać nam pytanie, czy myślą panie o czymś dalej, bo my najpierw zawsze pomyślimy, że tak, a dopiero później zobaczymy, jak to zrobić. A skoro się powiedziało A, to trzeba powiedzieć B, i później znowu przychodzi zmęczenie, a później znowu ta satysfakcja. Więc jak najbardziej satysfakcja. No, nie ukrywam, że dla mnie to też było swego rodzaju spełnienie takiego, może marzenia to za duże słowo, ale takiego działania, które gdzieś od początku, gdy w ogóle zaczęłam pracę z osobami głuchymi, niesłyszącymi, słabosłyszącymi, to chodziło mi po głowie, żeby zrobić coś dla nich właśnie, bo może i w świadomości społecznej słyszących coraz więcej jest osób, które wiedzą coś o społeczności głuchych, ale takiego realnego działania nie było, prawda? No, mało się dzieje z takich działań, które by przynosiły jakieś realne skutki dla tej społeczności. I to dzięki temu, co właściwie Marta zainicjowała, było tym spełnieniem takich moich dążeń do tego, że oprócz tego, że chcę mówić ludziom słyszącym, że słuchajcie, głusi mogą nie znać polskiego, bo dla mnie to już jest truizm i banał, choć niestety ciągle nawet w środowisku naukowym naszym ocieramy się o takie głosy, że jednak może głusi to znają polski, tylko nie wiem, jakby, nie wiem, czy nie chcą, czy nie potrafią się z tym wykazać. Natomiast to było działanie, które gdzieś realizowało moją potrzebę takiego spełnienia się w czymś dla głuchych, stricte dla nich, i to było na pewno bardzo inspirujące. Bardzo dużo się też nauczyłam, mimo że w tym działaniu glottodydaktycznym jestem od dawna i uczę studentów głuchych polskiego i uczę obcokrajowców polskiego i mam jakąś perspektywę, to zderzenie tych dwóch światów, glotto i surdoglotto, pozwoliło mi spojrzeć jeszcze szerzej i znaleźć też właśnie takie punkty, które były zupełnie przeze mnie nieuświadomione. Więc no, jak najbardziej, każde takie działanie, tym bardziej, gdy rozmawia się z takimi osobami jak dziś na webinarze, gdzie te opinie są pozytywne i tu panie wyrażają swoje uznanie, no to jakby chyba nie ma powodów, żeby się nie cieszyć. I tu skromność chyba nie jest dobrym podpowiadaczem. Warto jest niewskazana dziś. Co się zrobiło. To ja może dodam do tego jeszcze dwie rzeczy, bo z jednej strony no, oczywiście się cieszymy, ale z drugiej strony ja bym chciała powiedzieć, że ta nauka, którą wyniosłyśmy, była również nauką z takiego spotkania interdyscyplinarnego, bo my z Karoliną dzisiaj reprezentujemy tak naprawdę właśnie tę cząstkę glottodydaktyczną, surdoglottodydaktyczną, językoznawczą, wszystkie długie, trudne terminy teraz wymieniłam, ale trzeba powiedzieć, że nie byłoby tego narzędzia właśnie gdyby nie współpraca
z praktykiem, z osobą niezwykle doświadczoną, czyli Anią, której tutaj nie ma, a która ogromnie dużo takich elementów związanych z tym procesem diagnostycznym wniosła. Więc no, chciałabym powiedzieć, że tak naprawdę no, to narzędzie powstawało również przy ogromnym tak naprawdę udziale i zaangażowaniu i tak naprawdę motywacji osoby, która jako diagnosta widziała potrzeby swojego własnego środowiska. Także to też myślę, że warto tutaj mocno, mocno zaakcentować. I druga rzecz, która powiem Państwu zupełnie otwarcie, prawiła mnie w taki stan nawet czasami wzruszenia podczas normalizacji, bo mimo, że była pandemia, ja prowadziłam głównie normalizację w szkołach z uczniami słyszącymi, więc trzeba było do nich dotrzeć. Nie zawsze przynosili zgodę do rodziców. Rodzice no, z różnych względów nie wyrażali zgody na badanie, natomiast każdorazowo zanim dzieciaki przystępowały do tego testu, mieliśmy takie spotkanie w ogóle o tym, kim są głusi, jak się głusi uczniowie uczą. I okazywało się, że te dzieciaki były ogromnie zainteresowane. I czasem po takiej rozmowie, mimo że nie miały zgody, mówiły do mnie, proszę pani, ale ja chcę ten test wypełnić, bo ja bym też chciała, czy chciał pomóc, bo rozumiem, jakie to jest ważne. Do tego stopnia, że w jednej ze szkół przychodziłam specjalnie drugi raz, bo przyszły dzieci i powiedziały, my zdobędziemy te zgody od rodziców i tylko niech pani przyjdzie następnego dnia. Więc to tak budowało, że tak naprawdę ta świadomość społeczna dotycząca funkcjonowania społeczności głównej, głuchych, no, mogła być również takim elementem, o którym nie było mowy przy samym narzędziu, ale takim elementem, który mogłyśmy choćby w takiej drobince nieść i o nim opowiadać, rozmawiając właśnie z tymi młodymi ludźmi i widząc bardzo często ich wrażliwość i taką pozytywną odpowiedź na te potrzeby, więc no, nie ma ich z nami tutaj, ale tak naprawdę bez takich postaw również otwartych wśród tych młodych ludzi nie mielibyśmy tylu osób znormalizowanych, które by nam tę grupę stworzyły, więc naprawdę muszę powiedzieć, że to mnie może nie tyle zaskoczyło, bo ja zawsze w młodzież wierzę, ale sprawiło, że faktycznie, no, można powiedzieć, serce rośnie, gdy się widzi takie reakcje i no i to był też taki cenny bonus, który oprócz satysfakcji pojawiał się przy tworzeniu tego narzędzia. Pani Joanna mówi, że pani satysfakcja jest całkowicie uzasadniona i do tej opinii ja również się przychylam. Bardzo dziękuję, że zdecydowały się panie z nami współpracować i zrobić to świetne narzędzie, bo jest bardzo potrzebne i same też panie mówią, chociażby przed chwilą, jak dużo pozytywnych efektów spoza diagnozy preferencji językowej wyniknęło z samego faktu tego narzędzia. Kobiety, rakiety, akademiczki, które wychodzą ze swoją wiedzą poza akademię. Bardzo przepraszam za to spoufalanie się, ale ponieważ już kończymy, to postanowiłam zaryzykować. Bardzo paniom dziękuję, paniom innowatorkom oraz pani Annie Wiśniewskiej-Jankowskiej, której nie ma dzisiaj z nami, ale również była autorką narzędzia. Jest nią wciąż, tą autorką. Wszystkim uczestniczkom naszego dzisiejszego webinaru, aktywnym na czacie i nieaktywnym na czacie, ale aktywnie słuchającym, wszystkim machającym do nas osobom również. Bardzo dziękuję, życzę udanego wieczoru, wielu przemyśleń na temat sytuacji osób głuchych i temu, co jeszcze można zrobić, żeby było lepiej. I do zobaczenia następnym razem, drogie panie. Dziękujemy bardzo.